Siemaneczko, z tej strony Robert. Mamy dzisiaj niedzielę, 17 stycznia. Ładny mróz. Teraz w dzień już trochę spadło. 20 stopni mamy obecnie. 19 miała ciężko z odpaleniem, ale się udało. W nocy było tam chyba minus 23. No i takie prace tutaj robię obecnie z taką dobudówką wiaty. Już tu mam po części kratownicę na dachu zrobioną pod blachę. I będzie powiększona po prostu wiata. A my jedziemy przepchnąć drogę. Jutro będę wywoził obornik. Dobra, kamera wpięta na głowę. Zakładam rękawiczki, bo już zdążyłem w łapy zmarznąć. No tak, zima jest, co zrobimy? Minus 20, dawno nie było takich temperatur. Panie, to się teraz przyzwyczaić trzeba. Pojedziemy tutaj na jedynce na razie. Szosowej. Chyba olej trochę rozgrzał, ale puk opada grawitacyjnie, bo tu jest tylko jednostronnego działania do góry, więc opada grawitacyjnie, więc musimy chwilę poczekać, bo jest gęsty olej, ale ściągnik trochę pracuje, to się rozgrzał. No i dobra, puk już myślę opadł, to ruszamy tutaj w tą stronę na pole. Już ostatnio woziłem, ale nasypało wczoraj tyle śniegu, że jesteśmy odcięci w pewnym sensie. Tutaj tak powoli, bo kamienie, pamiętacie, tu z opryskiwaczem było wyjeżdżane, to wtedy taki nierówny teren, mówiłem, że jest, no i jest i trzeba ostrożnie tutaj jechać. Znaczy się, na pługu jest guma z dołu. Guma 15 na 3 długości, grubości 3,5 cm, zbrojona. Jednolita, już nie bawiłem się w te kawałki, jednolita na to przyszedł płaskownik grubości centymetra, oczywiście piątka. 5 szerokości. No i przykręciliśmy to i jest git. Ursus dzisiaj dostał dopiero paliwa zimowego, bo był na letnim, odpalił na letnim. No i jest trochę tego śniegu, jak widzicie. Poprzywiewało. Przegarniemy, będzie ładnie. Czadu, pełna moc, dwójkę szosową zapięliśmy. O, tutaj już jest mniej. O, tutaj jest ładnie. Thank you.
No i trochę nas zniosło. No tak, z ostro, bo napierdalałeś. Trochę nas zniosło, trzeba z rozpędu pójść nowym śladem. Przegarniemy w obie strony. Będzie ładna ścieżka. To zawsze konkret. Ło, pełna moc. I wszystko na pszenicę. Ładnie wyjeżdża. Zresztą po obu stronach drogi jest pszenica. Przegarniemy, za dużo śniegu, żeby tutaj z obornikiem jeździć. Oczywiście wożone będzie 12. Ostatnio było wożone, no ale nie zdążyłem. Dlatego dzisiaj przegarnę, bo jutro może puścić. No i ten śnieg mokry ciężej jest przegarnąć niż ten taki przymarznięty, suchutki. No tutaj to jest naprawdę na grubo. Na grubo jest przywiane. Ale już prawie jesteś. Już prawie jesteśmy na miejscu. Dobra, tu będzie wożone. Zawiniemy sobie tutaj na mojej łące. Zresztą w koło jest tak moje wszędzie. Tutaj nikt nie jeździ tą drogą, bo to jest moja tylko droga do pola dojazdowa. Jak mówię, chcę sobie trochę ułatwić życie, bo po śniegu jest naprawdę ciężko jeździć. Cały czas się będzie grzewał sprzęt. Z tyłu mamy koparkę. Ktoś się śmiał ostatnio, że przyspawana do ciągnika. No cały czas tam coś się robiło jesienią i na zimę po prostu nie odczepiałem i ja przegarniemy trochę szerzej w drugą stronę. Tu jest ogólnie i tak wąski korytarz drogi, więc nie ma co za szeroko szarpać, bo jest skarpa z obu stron. Więc tam weźmiemy na jakieś 2,80 wystarczy. No punkt, fajna sprawa, nie miałem zawsze J-ką, a tą łyżką jak gdzieś kamienie się trafią, to jak przyrżnie w kamień, to z siedzenia można wypaść. Pługiem zawsze inaczej, szybciej, bo na boki pach pach, a łychą zaraz się nazbiera w łychę, trzeba na bok odjechać, wysypać i wrócić na ślad. No ale jak jest naprawdę dużo śniegu, to i pług polegnie, to wtedy tylko J-ka znowu. A ja mam tą drogę taką w korytarzach i zawsze jak jest konkretna zima, a może dużo śniegu nie być, ale po prostu są otwarte pola, jest wąwóz, zawsze ten wąwóz wyrówna na równo, jest naprawdę pod górą, to kiedyś były takie zimy, no nie było może tego sprzętu, nie było czym odgarnąć, to się jeździło polem, bo drogą nie dało rady, jak zawiało na 1,80 m. Kiedyś ojciec opowiadał, że cyklopem kopali, normalnie nie było czym odśnieżyć, a drogę tak tam zawiało w tych wąwozach, no i normalnie cyklopem odkopywali cały dzień i ręką. Także no, były ciężkie czasy, teraz już tego sprzętu trochę jest. Ułatwia nam życie. Mimo tych mrozów, 19 mnie miło zaskoczyła. Zapaliła z cyngla. Ogrzewanie jest włączone na delikatne, więc fajnie już się ciepło zrobiło. Tutaj
tutaj tak marnie zebrałem, bo trochę wyżej podniosłem, bo ta skarpa mnie zsuwało. Krzywa droga jest. A czy się tutaj jeszcze w miarę, ale tutaj odjebałem cyrki. Teraz to poprawimy na dwa razy. Weźmiemy z tej strony najpierw tą skarpę. Zbierzemy to ze skarpy. O, tak, pięknie. Wypchamy na pszenicę. Podniesiemy pórzek i wycofamy jeszcze raz to weźmiemy. Skoro pod skarpę się nie chciało podepchać, no to zbierzemy to z drugiej strony. Trochę może i przydałaby się hydraulika w tym pługu. Czasami jak gdzieś na dużych ilościach odśnieżania, no ale nie oszukujmy się, ten pług jest na swoje potrzeby. Tam wczoraj odśnieżyłem główną drogę do wioski, bo po śnieżycy to wiecie jak tam służby działają. Nie było komu od razu, no to już przejechałem. A hydrauliki nie montowałem, bo pług użyty będzie 3 razy w roku. To jest zbędne, węże zgniją po jakimś czasie stania. Co my mamy? Dwójkę, dobra. Mamy dwójeczkę i teraz ładnie to dalej odepchniemy. O, konkret. Konkret hałda. Myślę, jeszcze raz to zmęczymy. To już będzie tutaj całkiem szeroko. Odgarnę na przyszłość, bo nie wiem, czy jutro zdążę wywieźć wszystki obornik z płyt obu. A zima przyjdzie, zasypie znowu i już później nie będzie miejsca, gdzie odgarnąć tego śniegu. Tak tu sobie rozszerzymy ten wyjazd po skosie tym. No i dobra. No i teraz już tak ostatni raz trochę jeszcze szerzej rozszerzymy to i... No i jesteśmy na bazie, jeszcze tu sobie tak przejadę po podwórku trochę. Rozszerzymy te podwórko. No i pięknie. Jeszcze tutaj przejedziemy wzdłuż obory. A mój pan, bo tu lód jest. Co tutaj by jeszcze odśnieżyć? Chyba nic, stare podwórko. Nie, tu wczoraj Jacob przepchałem, przejście jest. Także co, pod dach. Damy trochę wyżej pługa, bo to już jest do obucha. Bardzo wysoko się podnosi. No i dobra. Najlepiej mi wjechać właśnie na podwiatę, bo tutaj jeszcze mam drzewo na dach. I muszę wycofać sobie tyłem i wtedy przodem wjeżdżam. Tak sobie tutaj wycofam. O, to to. Leon już stoi pod nową wiatą. Zasypało go. A wszystko po to, żeby Jake'ę po prostu schować pod dach. Dobra, zmieścimy się. Żeby popka nie uszkodzić. No zmieścimy się. Dobra, koparkę trochę w dół opuścimy, co pozwoli dalej wjechać. No i dobra. Anteny po dachu trzepią. Standard. O, do ruskiego aż. Ile tam jeszcze? O, jeszcze mam 30 cm, aż koparka dotknie dachu. No i dobra. Piątka zapasu. Ale pięknie pracuje ta maszyna. Dobra, kontrolki pogasły. I gitara. Możemy wysiadać. Co to? Okno zamknę. Okno zamknę. Tutaj deskę oderwałem, bo tam przykręcona była wiata do tej wiaty. I teraz mi tutaj trochę wieje. Przez ten brak deski. Ale ta ściana i tak idzie do rozbiórki. No i ładnie wjechałem. O, zostało 10 cm zapasu. Niech stoi maszyna.
Jest mała ładowarka, duża ładowarka. Ferdek też ostatnio był w te mrozy przepalany. Dla sąsiada tam paszę woziłem tą dużą przyczepą. Więc był wyjeżdżany i teraz trochę inaczej jest wparkowany. Tamta dobudówka właśnie, którą robię obok, będzie pod Ferdka, bo on tutaj wjeżdża tylko tymi dużymi drzwiami i tędy nie mogę wjechać od czoła. Wszystkie ciągniki wjeżdżają tędy. No a Ferdek jest za wysoki. No tak.